Dochodzimy do problemu dylematów moralnych i w dylemacie moralnym właśnie mamy coś takiego zwykle u człowieka, że nam racje rozumowe i racje uczuciowe wchodzą w konflikt. To jest dylemat Antygony, prawda? Kiedy Kreonowi chodziło o dobro państwa, Antygona zupełnie irracjonalnie, tylko żeby brata ładnie pochować, prawda? Jakby to było istotne. Bo tu chodziło o to, żeby po prostu zdrajca, który ściągnął na Teby, najemników, prawda, czy różnych tych, żeby nie uhonorować go żadnym porządnym pogrzebem. I te rozwiązywanie dylematów moralnych to polega na tym, że normalnie wybieramy mniejsze zło. No i nie bardzo wiemy, bo to, jak ładnie powiedział Oscar Wilde, to jest to, że to jest jak w sztuce, trzeba wiedzieć, gdzie nakreślić linię. No ale skąd my wiemy, gdzie tę linię nakreślić? Kto nas tego uczy? My sądzimy, że tych zasad naucza religia, szkoła, dom. Ale zrobiono Hauser, zrobił takie badanie internautów, gdzie podałem różnego rodzaju dylematy moralne, zaraz pokażę takie dwa. I okazało się, że ludzie niezależnie od kultury, wyznania, wykształcenia, rozwiązywali rzeczy zasadniczo w bardzo podobny sposób. I prawda, tradycyjnie oczywiście teorie filozoficzne mówiły właśnie, że my rozwiązujemy dylematy na rozum, współcześni badacze rolę emocji, a my, neurobiolodzy, długośmy się nie wypowiadali na ten temat, bo nie mieliśmy żadnych metod badania. Introspekcja to jest najgorsza metoda, żeby poznać prawdę, bo nasz mózg nie służy wcale do racjonalnego myślenia czy wyjaśnienia prawdy. Nasz mózg służy wyłącznie do przeżycia. I jeżeli irracjonalne rzeczy, czy kłamstwa, czy coś pomagają, to nasz mózg tak będzie robił, a nie prawda nie jest istotna, ważne jest właśnie przeżycie. Ale te badania, kiedyśmy już zaczęli robić, to okazało się, że w mózgu możemy wykazać, że przy rozwiązywaniu dylematów moralnych nam się z jednej strony aktywują takie części, które są odpowiedzialne za emocje, a z drugiej takie, które są odpowiedzialne za rozumowanie i często one są ze sobą w konflikcie. To były takie dylematy moralne, które jeszcze wymyśliła sobie Janet Thompson wieki temu, znaczy nie wieki, ale jakieś prawie ćwierć wieku temu. Ten taki, to jest tak zwany dylemat zwrotnicy. Jedzie sobie trolej tutaj, nie tego, tu stoi grupka ludzi, pięciu ludzi na torach, trolej zaraz w nią pieprznie, wszyscy zginą, ale my stoimy sobie tu przy dźwigni i możemy przełożyć tą dźwignię, wtedy trolej poleci w lewo, ale tam na tamtym torze stoi jedna osoba, która zginie oczywiście. I teraz jest pytanie, co robi? Przekładamy dźwignię, czy nie przekładamy? W dalszym roku państwo są niekooperatywni, tak? Nikt nie odpowiada. A więc pytanie jest, czy przesunąłbyś zwrotnicę, gdyby pojazd, prawda, żeby tylko jedna osoba zginęła. Ratujemy życie pięciu osób kosztem jednej, prawda? Wynik jest na plus +4. A oczywiście sprawa może być skomplikowana, prawda? Tu mogą być krewni, tu może być ukochana, to już jest co innego. Ale mamy drugi dylemat, bardzo podobny w sumie, a mianowicie mamy mostek. My stoimy sobie na mostku nad torem, prawda? No i teraz nie ma tu rozjazdu, też stoi pięć osób, też leci trolej, ale koło nas na mostku stoi duży, wielki facet, tylko my go nie znamy, taki zupełnie nic. Ale jeżeli my go zepchniemy w odpowiednim momencie, to on upadnie na tory, no i trolej się na nim zatrzyma. Też uratujemy cztery osoby kosztem jednej. Więc właściwie sprawa dokładnie taka sama. Czy zepchnęlibyśmy tego faceta, czy też nie zepchnęlibyśmy? No jak państwo? Słucham? No, dobrze, no to jest odpowiedź, nie zepchnąłbym faceta, ja się właśnie o to pytam. Ja się nie pytam, co pan będzie robić, tylko ja się pytam, czy pan zepchnie faceta. Nie zepchnie pan faceta, prawda? No bo to jest prawdziwa odpowiedź, prawda? I rzeczywiście okazuje się, a z tamtym tym, serio. Teraz on to samemu, to tak łatwo się mówi, prawda? To są wszystko wydumane historie, dlatego że ja rozmawiałem, zresztą zaraz o tym jeszcze powiem, za chwileczkę o historiach prawdziwych. Otóż tu większość osób mówi, żeby przesunęła dźwignię, a zwykle każdy zdaje inne, to jest jeszcze ciekawe, jak każdy mówi, dlaczego by tak zrobił, to daje różne wyjaśnienia. To jest jak z tymi paniami z parasolkami. To znaczy, my postępujemy w jakiś sposób, bo tak jesteśmy ustawieni wewnętrznie, natomiast wyjaśnienie sobie, ja nie jestem Panem Bogiem, na przykład ktoś mówi, kto nie będzie chciał tej dźwigni robić, a to może była bardzo ważna osoba. Ale 80% osób mówi, tak, oczywiście przydałbym dźwignię, dlatego, ponieważ jednak ratuje cztery osoby niewinne, prawda? No jedna musi zginąć, to jest zmniejszenie zła.
Natomiast w tym drugim 80% mówi nie. Czyli niby jak mamy sytuację taką samą, 4:1, i tu jest właściwie pytanie, jak działa nasza moralność. My tu mamy inną sprawę, teraz zupełnie inne, w tej samej sytuacji to pokazuje, i teraz większość ludzi tu odpowiada tak, a tu tak. To pokazuje, jak ta nasza moralność jest zrobiona. Tym oczywiście zajmował się święty Tomasz Akwinu, który, prawda, to była tak zwana doktryna podwójnego skutku. Ona jest dość skomplikowana, już nie bardzo mamy czasu na to, żeby tu dokładnie czytać tego tłumaczenie, prawda, ale w każdym razie chodzi o to, żeby czym był dopuszczalny, to skutek musi być dobry. No oczywiście skutkiem jest dobrym uratowanie 4 osób, zgadza się. Musi przynieść tam tyle samego dobra, ile jego zaniechanie, w porządku, zgadza się. Nie może być podjęty w złej intencji, zgadza się, nic nie mamy. Ale jest 4. punkt, dobry skutek musi być skutkiem działania, a nie złego skutku. Jak ja przesuwam dźwignię, to dobry skutek, uratowanie szarżu, jest skutkiem mojego działania. To, że zginie tamta osoba, jest rzeczą incydentalną, ja jej nie zabijam osobiście. Natomiast jak kogoś spycham z tego, to jest dobry skutek, jest wynikiem złego działania, prawda? To jest wynikiem tego, że ja kogoś osobiście zabiję. I to my instynktownie unikamy właśnie, to się nazywa osobowe pogwałcenie norm moralnych. Jak kogoś spycham, to ja pogwałcę jego normy moralne, prawda? Dlatego, bo jak ja powoduję poważne uszkodzenie ciała określonej osobie, a krzywda nie wynika z przekierowania niebezpieczeństwa. My tego unikamy, małpy tego też unikają. I prawda, ta sprawa, że ja krzywdzę ciebie, to prymitywne krzywda cielesna, ofiara jest osobą żyjącą i to wypływa z mojej woli, to jest coś takiego, czego my nie chcemy robić, my unikamy, prawda? I właśnie ta chęć uniknięcia, my tego robimy. Małpa tak samo nie zepchnie na przykład drugiej małpy pod lawinę kamieni, czy coś takiego, jeżeli tego bardzo nie musi. A wobec tego pytanie, czy dla nas to, ale w obu przypadkach to był dylemat moralny. Raz rozstrzygnęliśmy tak, raz tak, ale zawsze był dylemat, co zrobić, prawda? Nie było prostej odpowiedzi. Pytanie, czy małpy mają dylematy moralne? I wydaje mi się, że nie mają takich. Dlatego, bo moralność małp wynika wyłącznie z empatii, z umiejętności wczucia się w uczucia innych. To umożliwiają neurony lustrzane, które małpa tak samo posiada. Natomiast u nas, na dodatek, my potrafimy się wczuć w tok rozumowania innych. U nas, na skutek działania takich neuronów, które tam znajdują się właśnie na połączeniu skroniowo-ciemieniowym, my mamy tak zwaną teorię umysłu. My potrafimy sobie wyobrazić, co inna osoba myśli i odpowiedni sposób postępować w taki sposób. Jak ktoś się zachowa, jak sobie, to sobie myślę, jak ja bym się zachował w takiej sytuacji. No, już nie chcę mówić o przykładzie Anny Sali, którą tam wszyscy studenci człowiek znają, ale to jest po prostu na przykład szachista. Szachista się przygotowuje, to szachista w projekcie wczuć w myśli drugiej osoby, prawda, żeby zobaczyć, co dzieje. I my wiemy, że w mózgu są specjalne rejony, które wtedy się właśnie aktywują. I wobec tego ta moralność wynika tak samo z teorii umysłu, potem je wczuć w uczucia innych ludzi. No i ten dylemat moralny w ogóle powstaje wtedy, kiedy jest konflikt pomiędzy reakcjami wynikającymi z uczucia, a reakcjami wynikającymi z rozumu, prawda? My unikanie tej osobowego pogwałcenia norm moralnych, ono wynika z uczucia, ale my czasami to musimy zrobić. Zestrzelenie samolotu z 200 ludźmi, jeżeli ten samolot leci na budynek, żeby ten budynek potem wysadzić, tak jak to było przy tych atakach, to jest decyzja taka, przy którą obie są pogwałceniem tych norm moralnych, ale wtedy się jakoś usprawiedliwiamy, prawda? Ale co jest ciekawe, my to wszystko wiemy, dlaczego to mówię, bo mamy, zawsze się bada opóźnienie reakcji, to może nie jest ważne, ale my to wszystko wiemy tak samo po reakcjach mózgu. I to jest coś takiego, że aktywacja mózgu przy osobowych, przy osobowym pogwałceniu norm moralnych, to jest aktywacja mózgu w strukturach mózgu filogenetycznie starych, które są takie same, jakie są u małp, a więc mamy mniej więcej podobny ten. Natomiast jeżeli mamy te nieosobowe, prawda, przyjęcie dźwigni, one się pojawiają w najnowszych, czyli w tych, które są związane z rozumowaniem. No i czasami mamy oczywiście bardzo takie trudne dylematy moralne, to jest ten dylemat dziecka w stodole. Jeżeli ktoś z Państwa nie czytał książki Pamięć dopisu Eryki Jones, to bardzo polecam, bo to naprawdę jest książka fascynująca, taka saga kilku pokoleń kobiet żydowskich od emigracji z Rosji do roku 2006 w Ameryce. Książka została napisana w roku 2001 zresztą.
trochę Erika wyszła, ale zaczyna się od tego, że grupa Żydów ukryła się w czasie pogromu w stodole, kozacy chodzą po wsi, do stodoły nie zaglądają i w pewnym momencie dziecko Sary, która właśnie jest ukryta w tej stodole, z rocznym dzieckiem zaczyna krzyczeć. I matka zatyka mu usta piersią, ale dziecko ciągle usiłuje krzyczeć. I teraz pytanie, jeżeli mu nie pozwoli na odetchnięcie, no to dziecko wrzaśnie i kozacy wpadną do stodoły i wszystkich zabiją. Jeżeli mu pozwoli nie pozwoli odetchnąć, to zabije dziecko, jest duża szansa, że wszyscy przeżyją. I to jest dylemat moralny dość poważny, prawda? A więc wobec tego, prawda, wydaje się racjonalnie, że rzecz jest oczywiście udusić to dziecko, bo to dziecko i tak zginie, prawda? Natomiast uczuciowo dla matki jest też nie do przyjęcia, niech się dzieje, co się chce, ja nie mogę sama zabić własnego dziecka. Ale teraz wiesz, co jest tutaj ciekawe, to jest to, co na to pytanie, czy to uduszenie dziecka będzie postępowaniem typowym, co sobie robi nasz mózg. Mianowicie zbadano taką kilka części mózgu, to są wyniki z takiej najbardziej odpowiedzialnej za logiczne myślenie części mózgu, z przyśrodkowej kory przedczołowej. I ta przyśrodkowa kora przedczołowa, jak ona reaguje w inny sposób, w zależności od tego, jaka jest nasza decyzja. Jeżeli podejmiemy, tu mamy postawiony problem i oczywiście zaczynamy myśleć. Szybko zaczyna się myślenie i teraz jak my, to jest ta osoba powie, że właściwie dziecko trzeba będzie jednak, prawda, udusić. To jest to działanie utylitarne, prawda? W związku z tym nasza kora pracuje, jesteśmy w dylemacie i w momencie, kiedy się zbieramy do podjęcia decyzji, to tutaj ta kora jest najbardziej pobudzona. Dlaczego? Bo ona musi być tak pobudzona, żeby przyhamować nasze uczucia, naszą część uczuciową. Potem już się decyduje, dziecko nie żyje, czas przestaje myśleć, jestem zrozpaczona, stało się. Tak zresztą było w książce, bo inaczej nie byłoby całych, prawda, kilkunastu dalszych rozdziałów. Natomiast co się dzieje u osoby, która decyduje się na nieuduszenie dziecka? Też na początku są straszne myślenice, prawda? Ale w momencie, kiedy decyzję otworzyć, pozwolić, żeby dziecko odetchnęło, spada ta aktywność. Osoba przestaje myśleć, przestaje działać rozumowo, działa wyłącznie pobudzona emocjami, prawda? Po czym oczywiście już ta aktywność aktywuje się, a to już jest po ptakach, już kozacy wpadają do stodoły. A więc takie są, co oczywiście to jest zrobione na przykładach, bo z kolei znowu jak ja rozmawiałem z ludźmi, którzy byli w Powstaniu Warszawskim, albo mieli w Powstaniu w getcie warszawskim, tam mieli właśnie, to tam Żydzi nie mieli wątpliwości, że trzeba oszczędzić na przykład mąk dzieciom i dzieci, jak było na przykład wiadomo, że miały być wyjeżdżone do Treblinki, to one tam właśnie dostawały truciznę, żeby na zasadzie po co się dziecko ma więcej męczyć. To było robione bardzo empatycznie właśnie, żeby się nie męczyło, prawda? Jak tego nie było, tak jak doktor Korczak, który nie musiał iść z dziećmi, prawda, do gazu, to szedł, żeby znowu te dzieci były możliwe w jak największym komforcie. A więc to tylko wynika z tego, że po prostu to, co my przez sobie tu mówimy siedząc, a skoczyłbym na przykład, bo coś takiego, tak sobie mówimy jak siedząc, człowiek naprawdę to jest prawda w momencie działania. Ja sam nie wiem, jak mi postąpi, ale podejrzewam, że bym postąpił w sposób taki, żeby był uznany za niewłaściwy, a wygodny. No bo tacy są zwykli, tak jak większość ludzi. Ale też teraz zobaczcie, jak to fajnie, to o czym mówiłem, jak gdyby kojarzy się z tym, co my wiemy o losach człowieka z Biblii. Bo proszę zobaczyć, jak zobaczyć w Biblii, człowiek początkowo, według Biblii, prawda, urodził się bez poczucia dobrego i złego. Czyli on nie miał, bez rozsądku, prawda, jemu zakazano jeść owoców z drzewa dobrego i złego. I wobec tego on nie miał kłopotów. Żył spokojnie, wesoło, szczęśliwie. Była to tylko moralność emocjonalna, żadnych tych. No ale ciekawość zjadł, nagle zrozumiał, co jest dobre, co jest złe, no i się zaczęło, prawda? I dopiero mamy te wszystkie kłopoty. To właśnie myśmy stracili naszą piękną małpiość, przez to właśnie żeśmy zyskali rozum i dlatego mamy dylematy, których małpy nie miały. Hauser wyciągnął wniosek, że my mamy taką wbudowaną gramatykę moralności, podobną jak wbudowaną gramatykę mowy, prawda, jak tam to Chomsky powiedział. No i rzeczywiście te moralne gramatyki oczywiście różnią się w różnych krajach, tak jak gramatyki językowe się różnią. Ale to jest ciekawe, że oczywiście kultura, religia, wykształcenie wpływa na decyzje moralne, ale pewne aspekty są odporne, a pewne nie. Na przykład zabicie wiarołomnej żony, a tu się kultury dzielą, prawda? Bo u nas my uważamy, że trzeba jej dać żyć, prawda? A z kolei znowu w Iranie uważa się, że taką jednak powinno się ukamieniować.
A więc to są te różnice. A u nas po prostu, jak mąż zabije kochanka, prawda, to potem to pani mówi, no jak tak dalej będziesz postępować, to nie będziesz miał w ogóle kolegów, prawda? No i tak to się mniej więcej dzieje.